Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmielska. Ostatnio było nieco śmiesznie, to dzisiaj chyba nieco poważniej. Czy motywacja rzeczywiście jest taka ważna w naszym życiu? Otóż okazuje się, że gdy jej zabraknie, pojawia się deficyt motywacyjny zwany wyuczoną bezradnością, czyli niepodejmowaniem jakichkolwiek działań na skutek wcześniejszych doświadczeń, które były nieskuteczne, oraz brakiem kontroli nad zdarzeniami. Okej, sama się pogubiłam, to może prościej. Bezradność jest stanem, w którym nic z tego, co robimy, nie ma wpływu na to, co się nam przydarza. Przykłady takiego zachowania badał eksperymentalnie na zwierzętach amerykański psycholog Martin Seligman. Umieszczał on w klatce psy, które nie mogły uniknąć porażenia prądem. Po pewnym czasie i kilkunastu nieskutecznych próbach uniknięcia bólu, psy kładły się na podłodze i biernie znosiły cierpienie. Po pewnym czasie wszystkie umierały z powodu apatii i odmawiania przyjęcia pokarmu. W innej grupie badawczej wykazano, że zwierzęta nie podejmowały prób odzyskania kontroli nawet wtedy, gdy przeniesiono je do klatki, z której łatwo można było uciec. Wiem, powiecie, ale ludzie tak się nie zachowują. Przecież my walczymy do końca. Jeśli tak myślisz, poczytaj w sieci na temat eksperymentu doktora Zimbardo. Otóż człowiek rodzi się zupełnie bezradny. Noworodek reaguje na wszystko odruchowo. Płacze, kiedy czuje ból i jakąś niewygodę. Jeśli rodzic zaspokoi potrzeby małego dziecka, choćby w minimalnym stopniu, to w kolejnych latach jego życia bezradność się zmniejsza, a on sam uczy się wpływu i kontroli nad swoim życiem. Od niemowlęctwa do starości człowiek stara się zdobyć wpływ i kontrolę nad sobą i swoim życiem. A co się dzieje, gdy tracimy kontrolę? Ludzie wychodzą z założenia, że skoro na nic nie mają wpływu, skoro sukces i porażka od nich nie zależy, to po co w ogóle się wysilać i robić cokolwiek? Ludzie bardzo szybko uczą się bezradności. W społeczeństwie będą nią dotknięte osoby bezdomne, bezrobotne, które przez dłuższy czas korzystają z pomocy instytucji społecznych, ubogie czy niepełnosprawne. Jak pisze Sylwia Kluczyńska w czasopiśmie Niebieska Linia, większość z nas w obliczu niepowodzenia czy tragedii, na które nie mamy wpływu, czuje bezradność. Jest nam wtedy smutno, w niczym nie potrafimy dojrzeć sensu, nic nam się nie chce. Niektórzy potrzebują niewiele czasu, żeby wziąć się w garść, inni natomiast pozostają bezradni przez dłuższy okres. Na czym polega różnica pomiędzy nimi? Odpowiedź może wydać się banalna. To brak nadziei decyduje o tym, że czujemy się bezradni. Osoby, które straciły nadzieję, rozpatrują swoje niepowodzenia jako coś stałego. Osoby, które mają nadzieję, swoje porażki określają jako krótkotrwałe i nie przenoszą ich na inne dziedziny swojego życia. Wierzą bowiem, że za jakiś czas sytuacja się zmieni. Sposób, w jaki wyjaśniamy niepowodzenia, określa, czy stajemy się bezradni, czy też traktujemy swoje niepowodzenia jako chwilowe, mobilizujemy się i jesteśmy bardziej aktywni. Obroną przeciwko wyuczonej bezradności mogą być odrobina optymizmu, akceptacja porażek, obniżenie wygórowanych wymagań i wsparcie najbliższych. A czy ty też zachowujesz się czasem bezradnie? Czy jednak wolisz mieć wpływ na swoje życie i w pełni je kontrolować? Za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i zapraszam Cię na kolejną Energy Boost Środę.